Coraz częściej używamy angielskich słów w bardzo różnych dziedzinach, i często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te słowa pochodzą właśnie z języka angielskiego. Dzisiaj podam kilka przykładów słów z tego języka, których używamy w sporcie. Pierwszym z tych słów jest walkover, który pochodzi od słów walk over. Jest to takie automatyczne zwycięstwo. Które przyznaje się jednej drużynie czy sportowcowi, na przykład wtedy, kiedy przeciwnik się nie pojawił, albo z jakichś powodów nie mógł przystąpić do rywalizacji. Pochodzenie tego słowa jest najprawdopodobniej związane z wyścigami konnymi w XIX wieku. Wtedy zaczęto używać tego słowa. Chodziło po prostu o to, że jeżeli nie ma, Żadnej konkurencji i jest tylko jeden e, uczestnik, to ten uczestnik nie musi się z nikim ścigać i może sobie spokojnie przejść nad linią mety, czyli walk over the finish line. Drugie słowo to knockout. Tutaj e, pisownia już jest trochę bardziej e, zmieniona. Oryginalna angielska pisownia to knockout z niemym K na początku, którego oczywiście nie wymawiamy W spolszczonej wersji tego K oczywiście nie ma Knockout pochodzi od czasownika knock który ma różne znaczenia, może oznaczać pukać, na przykład do drzwi Jest znana piosenka Knocking on Heaven's Door Może znaczyć uderzyć albo uderzyć się o coś, możemy powiedzieć na przykład i knocked against the table. Czyli uderzyłem się w stół. Może oznaczać powalić kogoś, na przykład knock someone to the ground. Trzecie słowo to tie break. Jest to taka dogrywka. Jest to słowo używane często w środkówce, kiedy mamy remis 2 do 2 i musimy wyłonić zwycięzcę, bo takie są zasady tej gry. Tie oznacza remis, natomiast break oznacza przerwanie czegoś, zakończenie. Chcemy zakończyć ten remis, chcemy go w jakiś sposób przełamać po to, żeby został wyłoniony zwycięzca. Czwarta słowo to doping i po polsku to słowo ma dwa znaczenia, bo może chodzić o doping kibiców, czyli zachęcanie do lepszej gry, a drugim znaczeniem jest stosowanie niedozwolonych substancji. Natomiast po angielsku słowo doping ma tylko jedno znaczenie, i to jest właśnie to drugie znaczenie z tych, które podałem, czyli chodzi o stosowanie niedozwolonych substancji. Jeżeli chcemy powiedzieć, że kibice dopingowali swoich zawodników, to nie użyjemy słowa doping. Słowo doping pochodzi od czasownika to dope, które oznacza podawanie albo przyjmowanie narkotyków, środków dopingujących i możemy powiedzieć na przykład, że Lance Armstrong is a cyclist who doped. Dwa kolejne słowa są związane z tenisem, chodzi o backhand i forehand. Co oznacza hand chyba nie muszę tłumaczyć, co oznacza back chyba też nie muszę. Natomiast for oznacza coś, co jest z przodu. Na przykład forehead to coś, co jest z przodu głowy, czyli czoło. I po polsku bardzo często stosuje się spolszczoną pisownię, czyli pisze się tak jak się słyszy: backhand i forehand. Mnie osobiście to się nie podoba i chyba wolałbym używać tych słów w oryginalnej pisowni, ale jest to pewnie kwestia gustu. Kolejny przykład to derby. Derby to mecz, w którym rywalizują dwie drużyny z tego samego miasta. W brytyjskim angielskim powiemy derby, a w amerykańskim derby. To słowo ma też inne znaczenie, które wiąże się z wyścigami konnymi, ale o tym nie będę mówić. Skupimy się na tym pierwszym znaczeniu i przypuszcza się, że pochodzenie tego słowa jest związane z miastem w Wielkiej Brytanii, czyli Dobej, w którym kiedyś istniały dwie drużyny, które ze sobą rywalizowały, natomiast później zaczęto tego słowa używać szerzej w kontekście rywalizacji dwóch drużyn z innych miast mamy derby Manchesteru, derby Londynu, derby Warszawy i tak dalej. I po polsku słowo derby występuje zawsze w liczbie mnogiej, więc mówimy te derby, a nie to derby. Słowo numer 8 to out. Tutaj pochodzenie tego słowa jest pewnie dość oczywiste. Out to wyjście piłki poza wyznaczone pole gry. Jest to zmieniona pisownia słowa out, które oznacza poza na zewnątrz czegoś. Można powiedzieć to go out, czyli wyjść, można be out of office, czyli być poza biurem, być na urlopie, można sing out of tune, czyli fałszować. I ostatnie słowo to Ring, ring bokserski. Słowo ring pochodzi od angielskiego ring, czyli jest to bardzo często pierścionek albo obrączka. Jest wedding ring, czyli obrączka. Wszyscy znamy The Lord of the Rings, władce pierścieni. Na przykład słoje w pniu drzewa też są nazywane. Rings, mamy coś takiego jak Onion Rings, ale jeśli spojrzymy na te inne przykłady, dojdziemy do wniosku, że coś tutaj się nie zgadza, bo ring bokserski jest kwadratowy, natomiast wszystkie pozostałe przykłady są okrągłe. I jest tutaj bardzo łatwe wytłumaczenie. Wynika to z tego, że kiedyś ringi bokserskie były okrągłe. Kiedyś nawet nie było czegoś takiego jak ring, tylko po prostu na ziemi malowano okrąg, w którym mierzyło się dwóch zawodników. Natomiast tej nazwy nie zmieniono wtedy, kiedy ringi stały się kwadratowe. Jeżeli znasz inne przykłady słów. Pochodzenia angielskiego związane z jakąś dyscypliną sportu, daj znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.